Nie ma czasu do stracenia! Te skurwysyny zabijają zakładników! Jest czas ich rozwalić. Enzo the Met! Weź. Ulala. Rad. Dobra. Dobra. Tędy. Tu. Idziemy. Szybko. Ruchy, ruchy, ruchy. Idziemy, 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 idziemy. Tutaj. Mógłbym zajrzeć tam kamerką podglądową. Ale nie trzeba. Kamerka nie jest nam potrzebna w ogóle. Nie działam na Hama. Idziemy tu. Tędy. Szybko! Muszę natychmiast znaleźć zakładników! Nie ruszaj się. Mało. Będzie z głowy. To. Weź się. Okej, po sprawie. Teraz tu. Wykopki w mordę. Idziemy, idziemy, idziemy. Teraz tu. Dobra. Tu. Ruchy, ruchy, ruchy. Nie ma czasu do stracenia. Mamy kałacha jeszcze. Onik! Bez dołu! Wahan! Anfadel! Mołtu! Allah! Leży. Dawaj. Dobra. Na górę, na górę. I my tam nie przejdziemy. A może ty przez te drzwi? Nie. Albo po tej desce. A ja pomysłowy. Kaliko się skończyło. Może to i lepiej, niech to jest lepsze. Cicho. Opa. Przejście na dół. Mahuat al-alam! Siema. Please, get us out of here! Za mną! Ruszamy do punktu ewakuacyjnego! Ruchy, panowie. Kosa, zakładnicy uwolnieni. Idziemy do wyjścia. Dobra robota. Słuchaj, transport w drodze, ale musicie się śpieszyć. Będą za 3 minuty i nie poczekają na was zbyt długo. Zrozumiałem. Idziemy. Lecimy jak kula z tego kałacha. Dobra, światełko sobie włączymy.
Zmasakruję cię. Dobra. Dobra. Idziemy. Dum, dum, dum. Skąd? Chodźcie. Dobra, już mi lepiej. Hamsa! Chodź. Ha. Tego się chyba nie spodziewałeś, co? Biegnij, biegnij, biegnij. Może się w 3 minuty wyrobimy, mam nadzieję. Ruchy, ruchy, ruchy. Trzeba taktycznie podejść do sprawy. Czy teraz tu? Kanałami. Tędy. Szybko. Granat. Gdzie teraz tu? Nie, dobre. Idziemy. Nie ma czasu do stracenia. Tu i tu. Hej, pomóż mi! Rozwalmy ich! Nasi. Dobra, damy radę, panowie. Ruchy, ruchy, ruchy. Dobra. Idziemy. Matko. Mautu hada mytel Allah. Kolona damage. Mam nadzieję, że oni zaraz dobiegną tu. Pójdę jako szpica. Teraz szpicy. Mordę. A oni niech się kryją. Jak są takie kosy, to nie sami wezmą broń. Hop, hop. Dobra. Tu. Coraz bliżej. Wyjście? Wyjście. Jej. Jesteśmy na miejscu. Kosa, tu topór. Lecimy do domu. Wszyscy zakładnicy na pokładzie. Misja wykonana. Cholernie dobra robota. Majorze, gratulacje. Do zobaczenia w bazie. No i co, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej serii. Czyli przejdźmy razem Terrorist Takedown 2. Tutaj widzicie napisy już. No słuchajcie, to nie była taka specjalna gra, żeby tutaj się rozwijać. No 7 misji tylko. Poza tym taka trochę dziwna fabuła. Czasami AI mi trochę przeszkadzało. Na przykład w tamtej misji, kiedy już prawie że nie miałem broni, no to często ginąłem, ponieważ no właśnie z braku broni. Że to Kaliko tylko zostawało. Ale muszę powiedzieć, że jak na
Gra jak na grę jest średnia, natomiast jeżeli macie jakąś przerwę pomiędzy dobrymi grami, tak jak ja, i chcecie po prostu się normalnie, zwyczajnie odprężyć, no to to jest po prostu idealne. Żeby sobie po prostu tylko postrzelać, no to to po prostu jest genialna gra. No i słuchajcie, teraz prawdopodobnie kiedy mówię to, no to akurat trwa seria Medal of Honor Warfighter, także wam nie przeszkadzam. Właśnie Medal of Honorze, tutaj tak jakby się skończyło. Teraz będzie właśnie, jest Medal of Honor Warfighter, potem będzie z tego co wiem to Battlefield 3, a potem Call of Duty Modern Warfare 2. Takie mam plany, nie wiem, może będą jakieś inne. Natomiast może jeszcze między Battlefieldem a Medal of Honor Warfighter wrzucę Chernobyl Terrorist Attack, ponieważ się odciąłem. Udało mi się przejść taką wspaniałą misję numer 3. A on generalnie też jest dosyć krótki, także no, taka przerwa między hitami może być, nie? Tak myślę, przynajmniej. Także co? Na razie będzie, jest Medal of Honor Warfighter, także widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej serii z cyklu Przejdźmy Razem. Mam nadzieję, że ta seria się podobała, no i zamiast ją oklaskiwać, dacie łapki w górę. Także co? Widzimy się w kolejnej serii, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnej serii, jeszcze raz powtórzę. A no nie mogę, mam spocone trochę ręce. Nara. But now it's Pac-Man.